O niebo lepiej? Jest żona tutaj? Nie, nie, nie.
miejsce zawsze było inspiracją. Choć dziś tyle się zmieniło, to echa przeszłości rozbrzmiewają na każdym kroku. Uliczki Starówki prowadzą do zamku, którego wnętrza przeniosą cię w przeszłość. A z jego okien dostrzeżesz najpiękniejszy teatr, karmiący serca widzów żywymi uczuciami. To w Bielsku-Białej odwiedzisz miejsca, gdzie lalki wyrażają emocje. A rysunki ożywają, niosąc radość dzieciom z całej Polski. Nasze miasto zachwycało świat nie tylko sztuką. Pamiętasz piękne suknie babci? Sama je szyła z bielskich tkanin. Za młodu jeździliśmy konno na leśnych łąkach wokół miasta. Dziś wy młodzi też jeździcie, tylko rumaki się zmieniły. Bielska-Białej jest tyle pięknych miejsc, że tylko w jeden sposób możesz zobaczyć je wszystkie naraz. Kiedy ja byłem młody, tak wiele się zmieniło. Chodź, dziadku, wszystko ci pokażę. Dzień dobry. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Bielska-Białej wybierać będą swoich przedstawicieli w samorządzie. Na niespełna 24 godziny przed zakończeniem kampanii wyborczej i rozpoczęciem ciszy wyborczej również. Organizujemy wielką debatę prezydencką, w której biorą udział trzy największe redakcje w Bielsku-Białej. Jest to Radio Bielsko, portal bielsko.pl, Kronika Beskidzka, portal beskidzka24.pl, Beskidzka TV, Bielsko Info i Bielsko TV. Ja nazywam się Adam Kanik i mam zaszczyt poprowadzić to historyczne wydarzenie. W debacie biorą udział wszyscy kandydaci zarejestrowani w wyborach na prezydenta Bielska-Białej. Jest to Małgorzata Zaremska, lat 46, KWW Zaremska i Niezależni BB. Magdalena Madzia, lat 44, KWW Dobre Miasto. Dzień dobry. Konrad Łoś, lat 48, Prawo i Sprawiedliwość. Bronisław Foltyn, lat 49, KWW Bezpartyjni i Konfederacja. Witam wszystkich bielszczan, bielszczanki. Wojciech Borecki, lat 69, KWW Koalicja Października. Jarosław Klimaszewski, lat 54, KWW Jarosława Klimaszewskiego. I Szymon Twardak, lat 38,
KKW, Trzecia Droga, PSL, Polska 2050, Szymon Hołowni. Dzień dobry. Na początku przedstawmy pokrótce zasady debaty. Kandydaci będą odpowiadać na pytania w 6 blokach tematycznych. Są to mieszkalnictwo i mienie komunalne, drogownictwo i komunikacja publiczna, gospodarka odpadami, edukacja i szkolnictwo wyższe, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska oraz społeczeństwo obywatelskie. Tematyka została ustalona w porozumieniu ze sztabami. Redakcje podzieliły się pytaniami w ten sposób, że każda zadaje pytanie w 2 blokach tematycznych. Sztaby znają tylko ogólną tematykę. Pytania aż do teraz pozostają tajemnicą. Każdy kandydat usłyszy to samo pytanie i będzie miał tyle samo czasu na udzielenie odpowiedzi. Jest to 90 sekund. Kolejność odpowiedzi ustaliło losowanie, które dokonaliśmy przed nagraniem. W pierwszym bloku jako pierwszy odpowiadać będzie kandydat numer 1. Drugi blok rozpocznie kandydat numer 2, aż do bloku 6 i kandydata numer 6. Debatę podsumuje tak zwany czas wolny, w którym każdy otrzyma 60 sekund na swobodną wypowiedź. Rozpocznie go ostatni z kandydatów z numerem 7. Dzięki tak ustalonym zasadom każdy kandydat raz rozpocznie udzielanie odpowiedzi w bloku i raz je zakończy. Czy takie zasady są dla Państwa zrozumiałe? Jak najbardziej. Przejdźmy zatem do bloku pierwszego, którym jest gospodarka odpadami. I pytanie zadaje redaktor Joanna Wieczorek-Tyc, Radio Bielsko. Witam serdecznie słuchaczy debaty, widzów debaty oraz oczywiście uczestników. Nie będzie pytania związanego ze spalarnią odpadów. Nie będzie również pytania związanego ze składowiskiem odpadów w Lipniku. A będzie pytanie o problem do załatwienia na wczoraj w zasadzie. To problem dotyczący poziomu recyklingu, jaki gminy muszą osiągnąć. Od 2020 roku w Polsce jest obowiązkowa segregacja odpadów, a każde państwo członkowskie Unii Europejskiej musi osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu. Te wskaźniki z roku na rok się zwiększają. Za poprzedni rok to było 35%, Bielsko-Biała uzyskało wskaźnik na poziomie 38%, no ale w tym roku już tak dobrze nie będzie. I pytanie do Państwa o to, jak zmobilizować mieszkańców do tego, by segregacja odpadów była bardziej efektywna. Odpowiedź na pytanie rozpoczyna pani radna Małgorzata Zaremska. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dziękuję mediom, że zdecydowały się na ten krok i mamy taką szansę, żeby się spotkać tutaj. Oczywiście kwestie związane z recyklingiem i kwestie związane z budowaniem świadomości mieszkańców, jeśli chodzi o kwestie ekologii, ochrony środowiska, kwestie segregacji, to są kwestie bardzo długofalowe. I to nie jest tak, że możemy załatwić ten problem z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, tylko to są lata pracy, budowania świadomości od najmłodszych lat związanej z właśnie kwestią segregacji odpadów. Te kwestie segregacji odpadów i w ogóle kwestie ekologiczne, kwestie związane z odpadami tutaj na kanwie naszego miasta, to są tematy, którymi niezależni, z którego mam przyjemność komitetu startować, zajmowali się od zawsze. Ja, szanowni państwo, razem z moimi kolegami zwracałam się do pana prezydenta zresztą z dobrym skutkiem i ten program wszedł dotyczący segregacji oleju. Ja zauważyłam po zachowaniach i najmłodszych, i osób starszych, że te kwestie związane z segregacją odpadów idą coraz lepiej, aczkolwiek to budowanie świadomości, jak sądzę, jak uważam, od najmłodszych lat powinno funkcjonować, czyli ten proces, jeszcze raz mówię, edukacji i tych wszystkich pozytywnych elementów, na które ten proces segregacji ma wpływ, należałoby na to zwrócić uwagę. To tyle. Dziękuję za odpowiedź. Kolejną kandydatkę poproszę również o odpowiedź. W tym roku 45% poziom recyklingu. Jak go osiągnąć w Bielsku-Białej? Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja się z niego bardzo cieszę, ponieważ przez ostatnie 3 lata mówiliśmy o tym, między innymi o tej ustawie i tak naprawdę można byłoby ostatnią politykę podsumować tak. Zakład marnotrawienia środków, bo zmarnowaliśmy 3 lata i 2 miliony złotych na forsowanie fatalnego pomysłu, szkodliwego, ale też takiego, który nie pozwoliłby osiągnąć tych 55%, a docelowo 65%. My mówimy o rozwiązaniach, które wynikają z
ustawy, też krajowej, chcemy powołać Bielskie Centrum Ponownego Użytku i Napraw. To jedno z rozwiązań, które musi powstawać w Polsce i musi powstać w Bielsku-Białej. Mogło powstać już prawie 2 lata temu. Mówimy także o powołaniu Bielskiej Meblarni, a także o mobilnych ekomatach. To są wszystko rozwiązania, które pozwalają łatwiej mieszkańcom dopełnić formalności związanych z osiąganiem poziomu recyklingu, a także ułatwiają segregację i segregację przede wszystkim u źródła. Mówimy również o tym, nie możemy o tym zapominać, możemy nie mówić, możemy pomijać temat składowiska odpadów i nie mówić o Lipniku, ale odór w Lipniku musi się skończyć. I prawidłowa segregacja to jest również segregacja odpadów, bioodpadów. I za nasz obywatelski, osobisty sukces przyjmujemy to, że do Bielska w końcu dotarła informacja, że biogazownia musi powstać. Ale musimy też pamiętać o tym, że biogazownia, czy to będzie prawdopodobnie planowana, z tego co wyczytujemy poza Bielskiem, to są odpady bio, które muszą być naprawdę bardzo dobrze segregowane. I miasto w tej chwili nie jest na to przygotowane. A Bielsko może być pierwszą gminą zero waste w Polsce. Na pytanie z zakresu gospodarki odpadami odpowiada pani Magdalena Madzia. Teraz o odpowiedź poproszę pana radnego Konrada Łosia. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Problematyka gospodarki odpadami jest jedną z kluczowych dla miasta. Ja myślę, że każda kadencja Rady Miejskiej ma jakiś taki leitmotiv, taki motyw przewodni i myślę, że w ubiegającej kadencji takim motywem przewodnim była właśnie kwestia planowanej przez miasto, przez prezydenta miasta budowy spalarni odpadów. No temat ten upadł, bo nie życzyli sobie tego mieszkańcy od samego początku wyrażali sprzeciw wobec tej inwestycji. Natomiast szkoda, że miasto równolegle nie zaprezentowało żadnego pomysłu, co robić z tymi odpadami, w jaki sposób zagospodarowywać odpady. Tutaj należy rzeczywiście zwiększyć ten odzysk u źródła, żeby zrealizować te założenia, te współczynniki recyklingu, które teraz prawo przewiduje. Tutaj za rok bieżący te 35%, ale już w roku 2025 to będzie 55%. Z tym się wiąże jeszcze kwestia rozszerzonej odpowiedzialności producentów. To zagadnienie będzie wdrażane, z tym się wiąże również system kaucyjny. Także istotne jest po pierwsze edukacja, uświadamianie społeczeństwa, w jaki sposób należy odzyskiwać tutaj odpady, dobrze segregować i również przoki. Na przokach powinny być takie punkty, gdzie można nabyć jakieś na przykład stare, zużyte meble za bardzo niewielkie pieniądze. 90 sekund minęło, dziękuję za odpowiedź. Pana posła poproszę teraz o odpowiedź na pytanie, jak zwiększyć poziom segregowania odpadów. Dziękuję bardzo za to pytanie. No tutaj przede wszystkim należałoby wrócić jakby do tych tematów, które no to jest zaniedbanie lat poprzednich, tak? Dlatego teraz borykamy się z tymi problemami, bo zbyt duży nacisk postawiono na spalarnię. Spalarnia miała być ratunkiem jakby, czy sposobem na biznes. Skupiliśmy się, zmarnowaliśmy właściwie 2-3 lata na to, te ostatnie. Dobrze, że w referendum się skończyło, jak skończyło, że jednak mieszkańcy potrafili się sprzeciwić tej takiej no dość jednoznacznej polityce miasta, która nie przygotowała żadnej alternatywy. No a te alternatywy, no kto choć trochę interesuje się tematem, wie, że trzeba nad nią pracować i przygotowywać, a wynika to chociażby z przepisów unijnych, o których właśnie tutaj była mowa wcześniej. No i to się już tak naprawdę dzieje, no bo ja jakby mam praktyczne też doświadczenie, widzę, jak to było w wcześniejszych latach i na przykład jestem z gastronomii, no i wiem, że to kolejno znikają jakby nam te śmieci, produkujemy ich coraz mniej, tak, na początku były te słomki, potem opakowania tam plastikowe, już są papierowe, a teraz wchodzi ten system kaucyjny, już to się da wyczuć, bo my praktycznie butelki wszystkie już teraz zwracamy, tak? I to rzeczywiście będzie postępowało. Bardzo fajnie, że to się dzieje tak jakby centralnie, no ale trzeba by tu wsparcia jakby też od miasta, żeby miasto bardziej się zaangażowało. No i tutaj no, są ogromne niedociągnięcia, jeśli chodzi no, o kwestię Lipnika, no bo zbudowaliśmy sortownię, tak, ale ona nie działa do końca tak, jak powinna działać. No smrodek wszyscy chyba czują, teraz na wiosnę już dość mocno poczuliśmy, także... Panie pośle, dziękujemy za odpowiedź. Jako piąty będzie odpowiadał pan Wojciech Borecki. No ja dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że tu nie sposób nie zgodzić się z moimi przedmówcami. To są zaniedbania lat poprzednich odnośnie tego, ale też
mając na uwadze ten bardzo poważny problem w mieście, nie należy zapominać o tym, co się powinno zrobić. No, segregacja śmieci, że segregacja odpadów Lipników to nie jest wszystko. To rzeczywiście ten odór, który unosi się w sąsiednich dzielnicach, stwarza poważne zagrożenie i dla ludzi, ludzie na tym cierpią najbardziej, dlatego że ceny nieruchomości również idą na dół. Ja myślę, że tutaj pani jedna tu z przedmówczyń wspomniała o biogazowni. Proszę państwa, to moim zdaniem na chwilę obecną to jest najszybszy sposób, wybudowanie biogazowni w Bielsku. Przecież biogaz można wykorzystywać w różny sposób. Mianowicie odpowiednio oczyszczony, odpowiednio przefiltrowany, może służyć również do produkcji, do uruchamiania silników spalinowych, które mogłyby służyć, nie wiem, w komunikacji miejskiej. Można z tego odzyskiwać energię, można ogrzewać pomieszczenia. W większości mówiono o odorze z Lipnika, a pytanie brzmiało, jak doprowadzić do odpowiedniego stopnia recyklingu w naszym mieście i generalnie, bo jest to problem przecież tak naprawdę światowy. To są dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, segregacja, która nie idzie naszym mieszkańcom jak najlepiej. Państwo tu trochę po mieszkańcach pojechali. Ja też oczekiwałbym, żeby ta segregacja przebiegała lepiej. I tutaj nie ma lepszej metody od tego jak edukacja, a szczególnie od dzieci i młodzieży. Całą minioną kadencję było mnóstwo eventów, gdzie dzieci mogły chociażby trenować na sobie segregację śmieci. Była ekogra wśród wszystkich szkół, która mówiła, jak segregować. Musimy zacząć od siebie, bo to my tworzymy jako mieszkańcy strumień odpadów. W naszym mieście to jest 70 tysięcy ton rocznie. Rozwiązania systemowe poza odpowiednią segregacją i edukacją, to co tu było wspominane przez pana Konrada Łosia, to jest rozszerzona odpowiedzialność producenta, to się już dzieje i system kaucyjny. W tej chwili jest to zero waste, jest mało prawdopodobne. W Europie w tej chwili najnowszy trend to jest race to zero waste, abyśmy tak segregowali, produkowali i dbali o naszą planetę, aby tych odpadów powstawało jak najmniej. I to są główne powody. W naszym mieście nie jestem spokojny. Cały czas te procenty odpowiadał pan prezydent Jarosław Klimaszewski. Co zrobić, jak zrobić, żeby za każdą kolejną tonę odpadów powyżej wskaźnika nie płacić? Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być na tej debacie. Promowanie stref less waste, biogazownie oraz edukacja. To są najważniejsze rzeczy. Powinniśmy zacząć od edukacji, żeby młodzież, dzieci doskonale wiedziały, jak segregować i co za tym idzie. Czyli jeżeli dobrze segregujemy, to później dany produkt może być ponownie wykorzystywany. Biogazownie. W Bielsku Białej naprawdę bardzo dużo marnuje się jedzenia. Jeżeli pozbieramy wszystkie odpady z całego miasta, zrobimy biogazownię, da to efekt, dodatkowy zarobek też dla miasta. I do tego promowania stref less waste. Nie totalnego zero waste, tylko less waste, które będzie eliminować pewną część odpadów z Bielska Białej. Można to stworzyć poprzez promowanie, przynoszenie na przykład swoich pojemników do sklepów, tak, żeby mieszkańcy w pewien sposób poczuli się odpowiedzialni za to, że mają wpływ też na redukcję, na zmniejszenie rachunków za odpady. Byłem inicjatorem takiego rozwiązania, które by tutaj bardzo pomogło. Niestety zostało ono odrzucone. Były to inteligentne kosze na śmieci. Niestety koszy na śmieci nie mamy. W tamtym czasie zajęto się tematem spalarni. Myślę, że można byłoby wrócić do tego pomysłu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Blok pierwszych pytań został zakończony. Teraz przechodzimy do kolejnego, który dotyczy drogownictwa i komunikacji publicznej. Pytanie zadaje redaktor Marcin Kałuski, Kronika Beskidzka i portal beskidzka24.pl. Dzień dobry. Będzie krótko. Jaką państwo mają koncepcję rozwiązania problemów komunikacyjnych naszego miasta? Pani Magdalena Madzia, proszę o odpowiedź.
My wierzymy, że Bielsko-Biała jako miasto może być takim sercem Beskidów, ale nie jest to możliwe bez usprawnienia komunikacji wewnątrz miasta, a także bez skutecznego połączenia miasta z okolicznymi gminami. Bielsko-Biała aspiruje do Europejskiej Stolicy Kultury. Chcemy być także miastem uniwersyteckim. No niestety mieszkańcy borykają się ze sporym wykluczeniem komunikacyjnym, zwłaszcza w tych peryferyjnych dzielnicach miasta. A musimy też pamiętać o tym, że w Wapienicy ma być tymczasowa siedziba Uniwersytetu Medycznego Śląskiej Filii. I między innymi również studenci zwracają na to uwagę, że ta siatka połączeń jest niewydolna. Stworzymy siatkę połączeń na nowo. Ponieważ ta nie spełnia swojej funkcji, miasto zurbanizowało się w sposób no, chaotyczny i wszyscy o tym wiemy, co oczywiście miasto rozwija się i to jest dobre, niestety ta komunikacja za tym nie nadąży. Spełnimy również postulat obecnej ekipy z poprzedniej kadencji, czyli bezpłatne przejazdy dla młodzieży szkolnej, a także dla studentów. A wyciągając rękę do Europejskiej Stolicy Kultury, wprowadzimy bilet do kultury, tak aby w dni masowych wydarzeń kulturalnych przejazd był bezpłatny, a bilet na wydarzenia kulturalne był uprawniał do bezpłatnego przejazdu. Kluczowe jest również wprowadzenie biletu aglomeracyjnego i rozwój połączeń w nocy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Odpowiedź proszę pana Konrada Łosia. Dziękuję. Pamiętam pytanie. Jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne i rozwiązanie problemów komunikacyjnych naszego miasta, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwie takie istotne kwestie. Mianowicie kwestia publicznego transportu zbiorowego. Tutaj rzeczywiście należałoby ten publiczny transport zbiorowy przeorganizować. Ileż to wniosków mieszkańców jest składanych dotyczących tego, że linie komunikacyjne są niewydolne, że są słabe połączenia, że jest źle ułożona siatka połączeń. Są postulaty, które nie są realizowane, chociażby tutaj kwestia połączenia osiedla Karpackiego z Wapienicą, chociażby kwestia przedłużenia linii numer 20 do przystanku na osiedlu Langiewicza dla osób, które, to jest wniosek osób, które pracują w Wapienicy. Również liczne wnioski związane z funkcjonowaniem linii numer 16. Chodzi o zwiększenie częstotliwości tejże linii, czyli kwestia publicznego transportu zbiorowego. Mieszkańcy narzekają, że te autobusy często jeżdżą stadami. Takie wnioski były składane na przestrzeni lat, natomiast nie zostały one w żaden sposób uwzględnione. I druga kwestia to jest rozwój dróg rowerowych. Dróg rowerowych, które zwiększałyby także mobilność, niezależność, samodzielność mieszkańców. Nie tylko dróg rowerowych wykorzystywanych na potrzeby rekreacyjne, ale także takich, które właśnie służyłyby, czy odciążałyby ten transport samochodowy. Trzeba stawiać na różne formy transportu. Bardzo dziękuję. Panie pośle, bardzo proszę opowiedzieć o swojej koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. Bronisław Holten. No, problemów komunikacyjnych mamy naprawdę sporo w Bielsku-Białej. Zacząć by należało od podstawy, czyli od dróg. No, w Bielsku-Białej MZD no to ma swoją nową nazwę ostatnio. Nie wiem, czy państwo kojarzą. Miejski Zarząd Dziur, tak? No i to nie jest daleko od prawdy, no bo po prostu szczególnie teraz po zimie dziura na dziurze, jeździć się za bardzo po Bielsku nie da. Nikt tego nie naprawia, a jeśli jest to naprawiane, to jest w sposób naprawdę fuszerancki. Czyli trzeba by zacząć od tego. Jest sporo dróg, które czekają na remont kilkadziesiąt lat nawet. I sporo takich dróg jest po prostu w fatalnym stanie. Czyli jak ma działać dobrze komunikacja, jeśli nie możemy zadbać o ten podstawowy, no, podstawową rzecz, którą trzeba by naprawić i jakoś się nią zaopiekować. Tak? I tutaj ogromne, jakby mam pretensje do pana prezydenta, że niewiele w tej rzeczy zrobił, tak? Przez ostatnią kadencję. Ale kolejna sprawa. Parkingi wielopoziomowe. Były obiecywane od lat. Miały być parkingi przy ulicy Żywieckiej, tak, koło szpitala. Miał być parking dla Starówki. Pod Placem Wojska Polskiego miał być piękny parking. No,
tych parkingów brakuje. I jak ma centrum ożyć, skoro nie ma gdzie zaparkować samochodu, czyli podstawowego jednak środka komunikacji dla większości Bielszczan. No i ostatnia sprawa, no to strefa parkingowa. Ona nam się rozrosła no praktycznie dwukrotnie przez ostatnią kadencję. Sięga już tam prawie za ulicę Piastowską, z drugiej strony do osiedla Grunwaldzkiego. Jest drogo, jest niewygodnie. Trzeba coś z tym zrobić i zachęcamy, żeby bardzo to zrobić. Bardzo dziękuję, panie pośle. Pan Wojciech Borecki. Proszę państwa, rozwój miasta to w zasadzie nowe drogi, nowe sieci dróg i naprawa infrastruktury drogowej. Oferta przejazdowa, chcę powiedzieć, że nie zależy od ilości autobusów kursujących po mieście. I przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, ażeby to było efektywne działanie Miejskiego Zakładu Komunikacji. Oferta przejazdowa moim zdaniem również nie jest dostosowana do potrzeb ludzi pracy i nauki. Proszę porozmawiać z ludźmi, którzy na przykład chcą się przemieścić z dwóch sąsiednich dzielnic, mam na myśli tutaj Komorowice, Chałcnów i w przeciwną stronę. Proszę porozmawiać z ludźmi, którzy dowożą dzieci do szkół i co się dzieje na mieście w czasie i po, przed rozpoczęciem nauki i po skończeniu nauki. Także to są sprawy, które wymagają takiej szybkiej reakcji ze strony miasta. Moim zdaniem takim ewenementem chciałem powiedzieć o drodze, o ulicy Polnej w Lipniku, która była bardzo eksploatowana. Była to droga zastępcza w momencie wielkiej inwestycji na ulicy Krakowskiej. Miały być chodniki, miały być zrobiona droga. No niestety, panie prezydencie, z tych obietnic nie zostało nic. Chciałbym również tutaj podkreślić jedną rzecz. Zrobiłem takie dane statystyczne, porównałem z miejsc o podobnej ilości mieszkańców. Chciałem podać te dane, ale trudno. Za mało czasu jest na to wszystko. Niestety się pan nie zmieścił, ale bardzo dziękujemy. Panie prezydencie, jaką pan ma wizję rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta? Jarosław Klimaszewski. Szanowni państwo, no, trzeba robić to, co już jest rozpoczęte, bo ja bym proponował, aby układ siatki komunikacyjnej w mieście, tak jak dotychczas, robili fachowcy na podstawie aktualnych danych, zliczalnych pasażerów. Ja tylko dodam, że w ostatnim czasie o 10%, czyli do 21 milionów wzrosła ilość pasażerów w naszych autobusach. No pewnie dlatego, że im to nie odpowiada według państwa. Strefa płatnego... 39 milionów robi w tym samym czasie. Panie proszę nie przeszkadzać rozmówcy. Spokojnie, zaraz pan będzie miał parę sekund dodatkowego czasu. Bardzo dziękuję. W takim układzie mówimy też tu w dwóch kwestiach. Drogi. Mamy w mieście 620 kilometrów dróg. Z tego znakomita większość jest w bardzo dobrym stanie. Ja tak zastanawiam się, myślę, że państwo, którzy tak krytykują Miejski Zarząd Dróg, jeżdżą też po innych miastach i mają porównanie. I do tego odwołuję się też do mieszkańców, którzy nas oglądają. Strefa płatnego parkowania to jest element komunikacji miejskiej, tylko nie wszyscy to rozumieją. W tej chwili mieszkańcy upominają się o to, ponieważ wymusza to cyrkulację te pojazdów, jak również nakłania do korzystania z komunikacji miejskiej. System ITS usprawnił o 20% przejazd tych autobusów. Mamy nowy autobus. Najwięcej podziękowań, które otrzymywałem w ostatnim czasie przez tą kadencję, dotyczyła poprawy komunikacji miejskiej. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Pan Szymon Twardak, proszę powiedzieć o swojej koncepcji. W Bielsku-Białej powinniśmy stawiać na usprawnienie transportu zbiorowego. Proponuję, żebyśmy zrobili przyspieszone kursy takich autobusów jak na przykład 1, 6, 10, które kursują przez całe miasto. Pomoże to mieszkańcom w szybkim przedostaniu się z jednego końca na drugi. Dodatkowo zielone zastosowania. Powinniśmy wymienić autobusy, zmienić ze spalinowych na autobusy typowo zasilane gazem. Powoli się to dzieje, ale musimy to na pewno przyspieszyć. Kolejną rzeczą są parkingi wielopoziomowe, o których już mówię od samego początku mojej kandydatury. Jest to do zrobienia. Wszyscy mówią, że się nie da. Da się. W Kołobrzegu zbudowano parking w 95% z dofinansowania. Miasto poniosło tylko 5% wkładu, więc w Bielsku-Białej da się to na pewno zrobić. Dodatkową rzeczą, którą bym wprowadził,
to rowery miejskie. Zniknęły, niestety nie ma ich, ale trzeba wrócić do tego. Ścieżki rowerowe jak najbardziej, sam jestem rowerzystą, bardzo dużo jeżdżę na rowerze i uważam, że tego typu rozwiązania powinny być w naszym mieście usprawniane. Bardzo dziękuję. Nawet jeszcze trochę czasu zostało. Bardzo dobrze. Teraz pani Małgorzata Zarębska. Bardzo proszę powiedzieć o swojej koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych naszego miasta. Bardzo dziękuję. Tak, problem jest bardzo złożony, wielowątkowy. Chciałabym się w pierwszym zdaniu odnieść do wypowiedzi pana Jarosława Klimaszewskiego. Tak, uważam, że tym powinni się zajmować fachowcy, ale nie tacy fachowcy, którzy twierdzą, że przeładowany autobus wynika z tego, że dzieci jeżdżą z plecakami na plecach. Szanowni państwo, jeśli chodzi o komunikację, w swoim programie posiadam również temat związany z komunikacją publiczną, która moim zdaniem powinna być bezpłatna, ale uważam, że powinno się to odbyć. W końcu jest to 30 milionów budżetu, czyli pieniędzy podatników. Powinno to być poprzedzone referendum. Szanowni państwo, temat rowerów, które powinny wrócić do Bielska-Białej, to również jest temat, który jest ważny. Zresztą mieszkańcy podnoszą te kwestie, mówiąc, że właśnie przyzwyczaili się już do tych rowerów i miasto zlikwidowało im tę możliwość. Oczywiście rowery tak, natomiast też czas komunikować się ścieżki rowerowe. Gdybyśmy chcieli korzystać ze ścieżek rowerowych, gdybyśmy jechali rowerem i chcieli się zachować zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, no to częściej byśmy ten rower prowadzili niż na tym rowerze jechali. Optymalizując kwestię ścieżek rowerowych, również należałoby pomyśleć o kontrapasach. Ja jestem również zwolennikiem centrum przesiadkowego, ale również chciałabym zwrócić uwagę na pieszych, czyli chodniki. Dbało się o te chodniki w trakcie zimy, postulowaliśmy to, troszeczkę się zmieniło na plus. Myślę, że tutaj tak kompaktowo należałoby i kompleksowo potraktować tę sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Blok trzeci dotyczy zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Pytanie zadaje redaktor Mateusz Pietrzak, Bielsko Info, Bielsko TV. Dzień dobry, szanowni państwo. Teraz temat, który na forach internetowych jest dosyć gorący. Konkretnie wycinka drzew. Niektórzy mówią, że Bielsko-Biała już za chwilę może zostać bez drzew, będziemy łysym miastem. Chodzi też o nasze Beskidy. Bielsko-Biała też słynie z Beskidów. Moje pytanie to, w jaki sposób pan lub pani zamierza prowadzić dialog z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Bielsko w sprawie wycinki drzew w okolicznych lasach? Jako pierwszego odpowiedź proszę pana radnego Konrada Łozia. Dziękuję za to pytanie. Rozwijanie zieleni w mieście i jednocześnie odbetonowywanie miasta stanowi jeden z głównych moich priorytetów dla Bielska-Białej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dużą skalę wycinki drzew, nie tylko tak jak pan mówi na tych obrzeżach miasta, ale również w samym Bielsku-Białej w kontekście modernizacji wielu dróg, na przykład ulicy Cieszyńskiej. Bardzo duża skala wycinki drzew, natomiast niestety nie ma tutaj tych działań kompensacyjnych, kompensujących. Tutaj apeluję nie tylko o realizację tych nasadzeń wynikających z decyzji czy aktów administracyjnych, ale również o realizację takich działań nadmiarowych, bowiem mieszkańcy tego oczekują. Pan pyta o dialog z Lasami Państwowymi. Oczywiście taki dialog powinien być prowadzony w sposób konstruktywny. Jak najbardziej ten drzewostan okalający nasze miasto, jak również znajdujący się w gminach sąsiednich, powinien, zwłaszcza cenny przyrodniczo, powinien zostać ocalony. Skala wycinki powinna zostać zrewidowana, zmniejszona, jeżeli są ku temu odpowiednie przesłanki. Dziękuję. Dziękuję. Teraz o odpowiedź proszę pana posła Bronisława Foltyna. No, sprawa jest o tyle skomplikowana, że to jest po prostu naleciałość kolejnych rządów. Tak? To bardziej zależy od polityki krajowej. Tak? Mieliśmy ekipę PiSu, która cięła tam drzewa równo u nas, ale zmieniła się władza nam na jesieni. Rządzi teraz koalicja. No i nic się w tej mierze nie zmieniło. Jak już się zmieniło, patrząc z tego perspektywy Bielszczanina, to się zmieniło na gorsze, bo do takich wycinek skandalicznych, jak dochodzi w ostatnim czasie, no to wcześniej jednak nie dochodziło. No pytanie, jak to zmienić? Tak? No można apelować, nagłaśniać problem. No pytanie, czy ktoś chce tak
Bielszczan słuchać, tak, co mają do powiedzenia, czy ktoś chce słuchać Rady Miasta. No, ja uważam, że im więcej szumu wokół tego będzie, tym lepiej, także bardzo się cieszę, że temat zaistniał. Żałuję troszkę, że nie ruszyliśmy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, także resztę czasu poświęcę na to. Miejscowy plan powinien być w Bielsku-Białej uchwalony dla całego miasta, dla wszystkich dzielnic. Dlaczego? No bo to między innymi wpływa też na to, że deweloperzy nam już wchodzą po prostu w tereny leśne. No i to nie może tak być. Ratunkiem na to byłby plan wtedy w dzielnicy domków jednorodzinnych, tak? Mielibyśmy spokój, mieszkańcy mogliby się nie martwić o to, że za chwilę za płotem ktoś im wybuduje osiedle, bo w planie byłoby zapisane, że tam są domki. Ten plan nie jest uchwalany celowo. Tak, takie przynajmniej mam wrażenie, że to nie dzieje się celowo. Działamy na WZ-kach, tak, czyli warunkach zabudowy. No i tu pytanie do pana prezydenta, dlaczego tu się nic nie zmienia? Dziękuję, panie pośle. Teraz odpowiedź proszę pana Wojciecha Boreckiego. Zgadzam się tu całkowicie z moim przedmówcą. Wie pan, trudno mówić o ograniczeniu wycinki lasów, wycinki drzew, jeśli nie ma w mieście szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. No tu jest jak gdyby dowolna interpretacja i na terenie miasta, które liczy 12 450 hektarów, to jedynie 5090 hektarów jest objęte planem przestrzennego zagospodarowania. Więc jak gdyby dowolność działania jest w każdej chwili. Fragmentaryczny plan z kolei zagospodarowania przestrzennego niczego nie załatwia, a przeznaczenie w budżecie na 2024 rok kwoty 2 milionów złotych, to mi się wydaje śmieszna kwota, bo to jest kwota porównywalna z taką kwotą, która jest potrzebna do utrzymania w należytym stanie wszystkich cmentarzy komunalnych. Jeśli chodzi o wycinkę drzew. Proszę państwa, pamiętam i gdzieś to mam na pewno taką wiadomość, że do 2002 roku osiedle Trzy Lipki miało być terenem przyrodniczo-krajobrazowym. A co się tam w tej chwili dzieje? W tej chwili trwa budowa i miasto wydało pozwolenia na budowę 2,5 tysiąca mieszkań. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze powtórzę pytanie, w jaki sposób pan lub pani zamierza prowadzić dialog z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Bielsko w sprawie wycinki drzew w okolicznych lasach? Teraz o odpowiedź proszę pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Dobrze, bo tutaj widzę, że niektórzy panowie zwłaszcza wychodzą poza zakres pytania. Jedną tylko uwagę, bo muszę się odnieść. To co... Proszę mi nie przerywać. Bo to, nie, to... To, co panowie, mój dwoich poprzedników mówili o planowaniu i to były rzeczy w ogóle nieznane w przepisach. No, ja nie wiem, o czym panowie mówią. Jest studium dla całego miasta, plany, jeśli chodzi o plany zagospodarowania, mamy najwyższy, jeden z wyższych współczynników w kraju, jeśli chodzi o pokrycie powierzchni. Zresztą są zmiany, jest plan ogólny, w tej chwili wchodzi do 2025, musi być nowy uchwalony. No ale panowie o tym nie wiecie. Jeśli chodzi o dialog z Lasami Państwowymi, ja go już prowadzę. Przecież te spotkania i z Nadleśnictwem, i z regionalnymi lasami mają miejsce. To przecież na ostatniej sesji, odpowiadając konkretnie na to pytanie, z inicjatywy mojego klubu była jednogłośnie podjęta uchwała Rady Miejskiej, aby zaprzestać tych, ograniczyć te wycinki. Oczywiście tu też jest racja, co było mówione wcześniej, to chyba pan poseł Fałtyn, że najważniejsza jest regulacja na poziomie krajowym, no bo bez tego tutaj też ci nasi leśnicy nie mogą działać, ale myślę, że jest bardzo dobra atmosfera w tej sprawie ponad podziałami i to bardzo dobrze. A jeśli chodzi o Bielsko-Białą, jesteśmy jedną z najbardziej zalesionych gmin w Polsce, a nasz las komunalny przez ekologów jest oceniany jako jeden z najlepiej prowadzonych. Dziękuję panie prezydencie. Teraz proszę o odpowiedź pana Szymona Twardaka. Odniosę się do słów pana Jarosława Klimaszewskiego. Jest najlepiej prowadzony, dlatego że jeszcze nie został wycięty, a tereny górskie są trudne do wycinania. Jednak takie wycinki są prowadzone. Razem z posłem Mirosławem Suchoniem byliśmy na interwencji poselskiej w Nadleśnictwie Bielsko około 1,5 miesiąca temu. Dodatkowo Mikołaj Dorożała, który jest w Ministerstwie Klimatu, jest przychylny wszystkim działaniom, które robimy tutaj na terenie Bielska-Białej.
co jeszcze można zrobić. Na przykład lasy państwowe tak naprawdę wymagają gruntownej zmiany. I tutaj trzeba z jednej strony działać jako miasto, jako obywatele z drugiej, ale jeszcze z trzeciej strony od góry, od strony Ministerstwa Klimatu. Ponieważ lasy państwowe to jest zupełnie osobny twór, który jest bardzo ciężko w nim cokolwiek zmienić. Niestety 2 lata prawdopodobnie, żeby wszystko się unormowało i wtedy jest szansa na poprawę, taka realna. Trzeba prowadzić dialog z poziomu miasta, z lasami państwowymi, jako obywatele. Jak już zostanę prezydentem, a mam taką nadzieję, będę chciał powołać sztab, który będzie badał każdą wycinkę w Bielsku Białej, łącznie z tymi pod deweloperki, żeby to wszystko było wnikliwie, ale to naprawdę porządnie analizowane. Tyle można zrobić na ten moment. Dziękuję. Teraz pani Małgorzata Zaremska. Bardzo dziękuję. Tak, szanowni państwo, wiem, że to są kwestie, które będą musiały, powinny mieć regulacje centralne, ale nie bawmy się znowu w praktykę niedasizmu. Pan Jarosław Klimaszewski mówi o dialogu, dobrze, ale on powinien być skuteczny, ostrzejszy i cykliczny. Ja mam wrażenie, że on się zintensyfikował przed wyborami. Uchwała tak, została podjęta jednogłośnie, również się pod nią podpisuje. Natomiast ja, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że jakby te kwestie związane z zielenią, te kwestie związane z ochroną drzew, lasów, to są kwestie związane z mentalem. Czyli my rozmawiamy o decyzjach, które w Bielsku Białej powodują, że na Sarnim Stoku wycinane są w piątkowe popołudnie, wycinana jest roślinność bez oceny oddziaływania na środowisko. My mówimy o mieście, w którym chce się zabetonować plac za ratuszem albo plac włókniarzy, albo park włókniarzy. Także, szanowni państwo, wierzę w to, że owocny dialog będzie wtedy, kiedy będziemy naprawdę chcieli ten dialog prowadzić w słusznej sprawie, a ta słuszna sprawa, jaką jest ochrona zieleni w mieście, będzie traktowana w mieście priorytetowo, a nie tylko wykorzystywane są te tezy i idee przed wyborami. Dziękuję bardzo. Ma pani jeszcze 12 sekund. Dziękuję, oddam czas. Dziękuję. I teraz pani Magdalena Madzia. Ja usłyszałam, że pan prezydent rozmawia z mieszkańcami, rozmawia ze stroną społeczną, przyjmuje uchwały intencyjne. Przyjmuje i rozmawia, bo musi. Ja się pytam, gdzie państwo byli przez ostatnie 5 lat. Przyjęli państwo uchwałę i rozmawiają państwo ze stroną społeczną tylko dlatego, że powstała grupa obywatelska Las Wokół Miast i tak się złożyło dla państwa niefortunnie, że finał tej działalności przypadł na kampanię. Więc w kampanii trzeba było przyjąć taką uchwałę i świetnie. A my na to nałożymy konkretny postulat, powołanie lasów społecznych i wyłączenie ich z gospodarki leśnej. Ale nie możemy zapominać o tym, co się dzieje w mieście, bo prezydent miasta powinien oczywiście być stroną społeczną i reprezentować mieszkańców przed lasami państwowymi, ale nie ma w tym zakresie szczególnych kompetencji. Natomiast ma ogromne kompetencje i wpływ na to, co dzieje się w mieście, a w mieście z zielenią dzieje się bardzo źle. Chcemy odbetonować i zazielenić place, ponieważ to, co się dzieje, jest tragiczne. I mieszkańcy często nie mogą partycypować w konsultacjach społecznych, bo nie wiedzą o planowanych cięciach. Dlatego upublicznimy informacje na temat każdego planowanego cięcia, tak aby mieszkańcy mieli możliwość włączenia się w te konsultacje. To, co pan wspomniał, tak, planowana jest zmiana miejscowego planu i plany uproszczone będą musiały być przyjęte i tutaj należy wspomnieć o działkowcach. Jeśli nie zabezpieczymy ich na tereny zielone, nie zostaną przypisane, to działki w Bielsku Białej znikną i zostaną zgarnięte przez deweloperkę. Dziękuję, pani Magdaleno. Kolejne pytanie dotyczy mieszkalnictwa imienia komunalnego. Zada je Joanna Wieczorek-Tyc, Radio Bielsko. Witam ponownie. Rozpocznę pytanie od świeżych danych z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W zasobach ZGM-u jest teraz ponad 6150 lokali mieszkalnych, z tego ponad 700 nie jest wynajętych, bo trzeba w nich przeprowadzić remont lub remont w całych budynkach. Wiemy też, że w przyszłym roku gotowe będzie osiedle komunalne przy Wapiennej i Solskiego. Tam będzie ponad 200 mieszkań. Bielsko-Bialski TBS chce inwestować także przy ulicach Starzyńskiego i Sarnistok. Tam sumarycznie ma być kolejnych 240 mieszkań. Do państwa pytanie, jako do kandydatów na urząd prezydenta Bielska-Białej, o pomysł na wykorzystanie tego potencjału i tych możliwości, o pomysł na kierunki rozwoju, by generować dodatkowe mieszkania w ramach zasobu komunalnego. Jako pierwszy będzie odpowiadał pan poseł Bronisław Foltyn.
Akurat bardzo się cieszę, że padło to pytanie, bo mamy konkretną ofertę na to. No, chcielibyśmy po prostu wprowadzić ten program, który funkcjonuje w wielu miastach. No, lokali jest, ja szacowałem, że to jest 500-600. Bardzo fajnie, że pani sprawdziła. Okazuje się, że ich jest jeszcze więcej, czyli 700 lokali. 700 pustostanów w Bielsku-Białej, tak? To zobaczcie państwo, jaki to jest potencjał. No, wystarczyło, jest naprawdę sporo osób, które by wynajęły takie mieszkanie i powiedzmy za remont, za jakąś tam rabat, tak? W ciągu 2, 3, 5 lat, no mieszkaliby sobie. Zrobiliby nam remont, płaciliby miastu o wiele mniej. Także to jest nasz pierwszy taki konkretny pomysł, który byśmy chcieli zrealizować. Co do tych 200 mieszkań, tak? Czyli zabawa Bielska-Białej w dewelopera. Powstają te, nie wiem czy państwo wiecie, te mieszkania tam na Solskiego powstają już 6 rok. Koszt tego wszystkiego to jest ponad 40 milionów złotych. No, jeśli byłby deweloper, który by prowadził inwestycje w ten sposób, tak, wydawał tak potężne pieniądze i realizował tą inwestycję 6 lat, a ona jeszcze potrwa kilka miesięcy albo kilkanaście, no to przecież już by dawno zbankrutował. Także my nie jesteśmy za to, żeby pieniądze podatników przeznaczać na budowę mieszkań komunalnych, tak? Przynajmniej w taki sposób. No to jest marnowanie podatków, marnowanie naszych pieniędzy. Są o wiele lepsze możliwości spożytkowania tych pieniędzy. Ostatnia sprawa, czyli te 16 mieszkań dla obywateli Ukrainy, tak? Remont 4 miliony złotych. Dziękujemy, no, skandaliczna panie pośle, zupełnie za odpowiedź. Sprawa. Poproszę o odpowiedź teraz pana Wojciecha Boreckiego. Proszę państwa, no ja nie mam nic przeciwko deweloperom, bo w zasadzie ich działalność jest bardzo pozytywna. No, mieszkania są na pewno potrzebne. Deweloperzy dają zatrudnienie ludziom, no płacą w mieście podatki, także z tą działalnością nie chciałbym tutaj zbytnio dyskutować. Natomiast faktem jest, porozmawiajmy o faktach, faktem jest, że w ciągu ostatnich 6 lat nie oddano do użytku żadnego mieszkania komunalnego. I moim zdaniem jest potrzebny, pilny, szczegółowy audyt zasobów komunalnych, którymi dysponujemy. Mi się wydaje, że tutaj jak miasto traktuje te zasoby komunalne, no to pokazał chyba pan prezydent, jego najbliżsi współpracownicy, jeśli chodzi o kamienicę przy ulicy Cyniarskiej. Proszę państwa, obiekt, który został zmodernizowany na tyle, że wymieniono stolarkę okienną, że wymieniono instalację elektryczną, został zburzony. Ja oczekuję, żeby opinia publiczna coś więcej na ten temat się dowiedziała. Czy jest postępowanie prokuratorskie w tej sprawie prowadzone, czy nie? Czy ktoś z urzędników miejskich ma postawione zarzuty? Opinia taka powielana jest w wielu, metoda powielana jest w wielu mieszkaniach na terenie całego miasta. 90 sekund minęło. Panie prezydencie, poprosimy o odpowiedź. Tak, mój przedmówca powiedział, że żadne mieszkanie komunalne nie zostało oddane. Tak, poza tym 1000 wyremontowanych pustostanów, które wyremontowaliśmy w ostatniej kadencji, ale to 1000 to można się pomylić, bo to mała liczba. Oczywiście budujemy to osiedle na Solskiego i ono będzie skończone. I panie pośle, nie kosztuje 40 milionów, tylko ponad 90. Pomylił się pan. I trwa to, no nie jest starsza kwota, nigdy takiej kwoty nie było, ale to trzeba się też interesować nie tylko przed wyborami, ale proszę mi dać dokończyć. I nie trwa to 6 lat, tylko 4. To tak tylko, żeby wyjaśnić. W przyszłym roku będą skończone, tak jak pan słyszał już od pani redaktor. Jeśli chodzi o pustostany, to jest świadome i celowe działanie miasta, że one są. Dlaczego? Ponieważ wszystkie środki zewnętrzne, a nie chcemy tego robić z pieniędzy Bielszczan, tylko zewnętrznych, dotyczą budynków opustoszałych. Czyli my po to budujemy i remontujemy, żeby opróżniać te budynki i remontować je no, z prawdziwego zdarzenia, a nie łatać i robić po prostu prowizorkę, która za chwilę będzie znowu do remontu. Biorąc to
pod uwagę, biorąc te 200 mieszkań, które będzie w CBS-ie, 40 w drugim CBS-ie Starzyńskiego, to wszystko są już podpisane projekty i przygotowane rzeczy. Takiego przyrostu mieszkań komunalnych w naszym mieście w historii nie było. Pan prezydent Jarosław Klimaszewski. Teraz pana Szymona Twardaka poproszę o odpowiedź na pytanie o to, jak wykorzystać obecny potencjał i w jakim kierunku iść, by generować dodatkowe mieszkania w zasobie komunalnym. Remont pustostanów to jest rzecz oczywista. Powinniśmy zwiększyć nakłady na te właśnie działania, ale również powinniśmy zwiększyć nakłady na budowę nowych mieszkań. Jeżeli będzie to 1% naszego budżetu, to będzie to około 16 milionów złotych. To jest potrzebne, ponieważ dużo i młodych osób, młodych małżeństw boryka się z tym problemem i osoby z niepełnosprawnością borykają się z problemem braku mieszkania. Nie możemy tych osób zostawić jako miasto. Niedawno rozmawiałem z mieszkańcami. Taka sytuacja. Małżeństwo, kobieta z niepełnosprawnością. Niestety, ale nie ma możliwości, żeby znaleźć jej mieszkanie tak, żeby nie musiała wychodzić na czwarte piętro. Nie ma takiej możliwości. Inna sprawa. Remontowaliśmy razem z wolontariuszami mieszkanie matki samotnie wychowującej dwójkę dzieci. Niestety, czwarte piętro bez windy. Jeżeli chodzi o to mieszkanie, tynk sypał się ze ścian. Jedyne, co było wymienione, to okna. Takich sytuacji na przykład nie może być. Tutaj pozwalamy na deweloperki, a nie pozwalamy mieszkańcom w miarę na korzystnych warunkach zdobyć mieszkań. Również powinniśmy korzystać z pomocy rządu, tak jak to i dotacji, tak jak to jest realizowane do tej pory. Dziękuję za odpowiedź. A teraz o odpowiedź poproszę panią Małgorzatę Zaremską. Tak, szanowni państwo, prawdą jest i to jest fakt, że nie wybudowaliśmy mieszkań komunalnych. Pan prezydent nie wybudował mieszkań komunalnych w tej kadencji, czyli zero zostało oddanych. Owszem, były robione remonty pustostanów czy remonty mieszkań ZGM-u. Mój przedmówca mówił o niektórych sytuacjach złej właśnie sytuacji tych mieszkań ZGM-owskich i przyznaję, że byłam na wizji niejednego takiego miejsca, gdzie faktycznie ludzie płacą czynsz, a mieszkają w zagrzybionym miejscu. Kwestia budowy mieszkań komunalnych to jest kwestia podstawowa dla rozwoju miasta. Jeżeli my chcemy rozwijać miasto, ściągać powodować to, żeby ludzie zostawali, młodzi ludzie w tym mieście i ściągać do nas, do miasta ludzi, to musimy mieć mieszkania komunalne. I ja nie mówię tylko o zaspokojeniu potrzeb kolejkowych, czyli zakładając, że czeka na mieszkanie komunalne w kolejce 400 osób, nie chodzi o to, żeby tylko 400 mieszkań powstało, ale żeby potencjał mieszkaniowy tego miasta był taki, żeby ci ludzie wiedzieli, że tutaj mogą pracować, tutaj mogą żyć, tutaj mogą zakładać rodziny, tutaj mogą w efekcie mieszkać. Wszystkimi możliwymi metodami powinniśmy pozyskiwać te mieszkania komunalne, budownictwo komunalne, TBS-y, SIM-y, współpraca z deweloperami, która w innych krajach polega na tym, że deweloperzy budują budynki przy oczywiście odpowiedniej procedurze i natomiast miasto jest inwestorem i takie mieszkania kupuje. Dziękuję za odpowiedź. To samo pytanie do pani Magdaleny Madzi. Jak wykorzystać obecny potencjał i w jakim kierunku iść? No, miałam takie przygotowane stwierdzenie, że w tej chwili w Bielsku-Białej mamy zakład gospodarowania pustostanami i okazuje się, że nazwa zupełnie trafiona. Ponad 700 też obstawialiśmy, że dużo mniej. Ogromny, niewykorzystany potencjał, który mógłby służyć mieszkańcom już od bardzo dawna. Nasza odpowiedź to też jest program tutaj, który się pojawił wcześniej. Lokal za remont. Program, który działa najbliżej w Katowicach, można sprawdzić. Mieszkańcy czekają tam na przydział mieszkania niespełna rok. Katowice bardzo rozwinęły swoją ofertę, zachęcają mieszkańców do osiedlania się w Katowicach i oferują szereg rozwiązań, między innymi to. W Bielsku-Białej dziś usłyszałam w piekarni rano,
6 lat pani oczekuje i nadal nie ma pewności, kiedy przydział mieszkania zostanie jej, kiedy to się ziści, to marzenie o mieszkaniu. Zdecydowanie skrócenie listy osób oczekujących na przydział mieszkania. I ja się zastanawiam, gdzie ta 1000 mieszkań pustostanów wyremontowanych jest, bo ta lista osób oczekujących na przydział mieszkania cały czas jest długa, a czas oczekiwania to jest 5, 6, a nawet więcej lat. Ludzie mówią nam na ulicy w trakcie tej kampanii, że czas oczekiwania na przydział mieszkania to jest po prostu całe życie. Chcemy też wprowadzić transparentność związaną z przydziałem mieszkań komunalnych, tak aby była zanonimizowana, ale ta lista osób oczekujących, aby była dostępna w internecie. 1,5 minuty, dziękuję bardzo serdecznie. Jako ostatni w tym segmencie będzie odpowiadał pan Konrad Łoś. Dziękuję. Jeżeli rzeczywiście chcemy przyciągać do naszego miasta nowych mieszkańców, to tutaj takie fundamenty jak mieszkanie, praca, infrastruktura społeczna, żłobki, przedszkola, to jest podstawa. Diagnoza jest taka, że na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba wniosków o lokal zasobów komunalnych pozytywnie zweryfikowanych waha się między 450 a 550. Liczba osób umieszczonych na listach na przestrzeni ostatnich 5 lat to jest od 81 do 102. Liczba pustostanów to jest około 700 i ta liczba jest stała na przestrzeni ostatnich wielu, wielu lat. Jeżeli chcemy tutaj rzeczywiście dokonać zmiany w tym obszarze, no to musimy uruchomić miasto. Miasto powinno być aktywne, powinno być aktywniejsze w sferze budownictwa mieszkaniowego i niestety w tej kadencji nie został oddany żaden nowo wybudowany lokal mieszkalny. Z tego co pamiętam, ostatni lokal komunalny oddawał prezydent Jacek Krywult bodajże w 2016 roku czy 15 na ulicy Jaskrowej w Wapienicy. I od tego momentu nie wybudowano żadnego budynku komunalnego. Oczywiście trwa procedura budowy, ona już była realizowana, jest realizowana od wielu lat. Natomiast to jest za mało, żeby poprawić sytuację, to co roku miasto powinno oddawać do użytku co najmniej 80 do 100 lokali komunalnych. I oczywiście lokal za remont to jest też bardzo dobry pomysł. Dziękujemy panie radny. Teraz blok numer 5, jest to edukacja i szkolnictwo wyższe. Pytanie zadaje Bartłomiej Kawalec, bielsko-biała.pl. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w auli Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. W mieście mamy filię Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja mam takie pytanie, jak państwo jako kandydaci na prezydenta Bielska-Białej będą chcieli wspierać uniwersyteckość naszego miasta. Od zeszłego roku miasto ma ten status uniwersytecki i bardzo dużo w państwa programie jest o tym, jak zatrzymywać młodych. Miasto wyludnia się, starzeje się. I na pewno dużą szansą jest to, żeby zatrzymywać tych młodych studentów, którzy, jak wynika z danych Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego, ponad połowa studentów w tej uczelni to mieszkańcy powiatów żywieckiego, cieszyńskiego, czy nawet odleglejszych terenów. I tutaj to pytanie właśnie główne. Jak ich zatrzymywać w mieście, jak korzystać z tej akademickości naszego miasta? W jaki sposób będą państwo chcieli z tego korzystać? Rozpoczyna pan Wojciech Borecki, proszę. Dziękuję bardzo. No więc... Pomimo istnienia, funkcjonowania w Bielsku-Białej dwóch uniwersytetów, Bielsko-Bialskiego Uniwersytetu i filii Uniwersytetu Medycznego, no ja bym nie nazwał naszego miasta miastem akademickim, dlatego że rzeczywiście wielkim problemem jest to, że młodzież kończąc naukę w szkole średniej wyjeżdża i najczęściej nie wraca do Bielska. Moim zdaniem system powinien polegać na tym, że tu się uczę, tu chcę pracować i tu chcę żyć. I to powinno jak gdyby zagwarantować ludziom większe możliwości, jeśli chodzi o kształcenie się. Moim pomysłem na to jest stworzenie nowych propozycji do nauki. Mam na myśli tutaj, ażeby wprowadzić filie renomowanych uczelni krajowych do Bielska. Mogłyby być to filie, nie wiem, Politechniki Śląskiej, niektóre wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy choćby na bazie sportowej, która jest w Szczyrku, pomyśleć należy o stworzeniu filii Akademii Wychowania Fizycznego. Oprócz tego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi, rodzicom, dzieci uczących się, chcąc zadbać o ich budżety, proponujemy... Dziękuję, czas minął. Pan Jarosław Klimaszewski. Szanowni państwo, jeszcze
parę lat temu nie było żadnego uniwersytetu, teraz są dwa. I to się nie wzięło z niczego. To się właśnie wzięło z dobrej współpracy w ostatnich latach pomiędzy gminą a uczelniami. To jest sukces tej kadencji, jeden z większych. Jak zwiększać akademickość miasta? Przez dobrą współpracę z uczelniami i ponadto przez budowanie całej struktury, o której tu mówiono, ale też oferty kulturalnej. Też w to wpisuje się nasze starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, gdzie jesteśmy w finale. No ja myślę, że jak pan rektor, a szczególnie wydziały te, które mają tę samą tematykę, co Politechnika Śląska, usłyszeli, że pan tu chce Politechnikę, to na pewno się ucieszyli. To też pokazuje orientację w materii. Można dalej kontynuować? Tak. Różnorodność jak najbardziej, zresztą plany na kolejne uczelnie są, ale na dziś nie mogę o tym mówić, bo są to uczelnie również za granicę. Bo miasto staje się trendy. Jak zatrzymywać ludzi? Dawać im ofertę dobrego życia. Jesteśmy drugim albo trzecim, w zależności od rankingu, najlepszym miastem do życia. Wracając do mieszkania za remont, w 2022 roku taka uchwała była proponowana, wojewoda nam ją uchylił. I a propos kolejki, parę lat temu kolejka do mieszkań 1200, dzisiaj 400. To dla pana radnego. Zdążyłem. Szymon Twardak, jaki jest pomysł pana jako kandydata na prezydenta Bielska-Białej na współpracę z uniwersytetami działającymi w mieście i zatrzymywanie tej najmłodszej grupy mieszkańców czy potencjalnych mieszkańców miasta w kontekście tego, że społeczeństwo Bielska się starzeje, a ludzie młodzi miasto opuszczają? Temat jest bardzo złożony, bo tak naprawdę powinniśmy zadbać o to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli mieszkalnictwo. Tutaj trzeba naprawdę zrobić szereg różnych zastosowań, które będą procentować. Jeżeli chodzi na przykład o samych studentów, trzeba troszeczkę ożywić naszą ulicę 11 listopada, może właśnie pod kątem aktywizacji studenckiej tam. Powinno, myślę, że to zadziałać. Możemy zrobić też 11 listopada ulicą instagramerów, tiktokerów, żeby to naprawdę fajnie ona też wyglądała, atrakcyjnie. Dzięki temu też młodzież będzie się zatrzymywać, bo często studenci mówią, że w Bielsku niestety nic się nie dzieje w temacie imprez życia studenckiego. Teraz owszem pretendujemy do Stolicy Europejskiej Kultury i bardzo dobrze, ponieważ każde miasto, które ma wysoko rozwiniętą kulturę, bardzo dobrze się rozwija w każdej dziedzinie i to jest udowodnione. Więc tutaj mamy nadzieję, że to wszystko się zmieni. Oczywiście poszerzanie bazy edukacyjnej, jak najbardziej musimy iść w to, tak, żeby jak najwięcej było uczelni, bo też później na przykład lekarze, którzy zostali wykształceni na uniwersytecie, zostaną w Bielsku i będą nas leczyć. Dziękuję. Pani Małgorzata Zaremska, 90 sekund. Tak, aż się boję, że to jest tylko 90 sekund, bo pracuję 23 lata na uczelniach wyższych, w związku z tym obawiam się, że mogę się w tę minutę 30 nie zmieścić, ale przestanę gadać i powiem. Problem oczywiście bardzo złożony, problem wynikający z tego, że bardzo trudno jest trafić dzisiaj do młodego człowieka, albo coraz trudniej jest trafić do młodego człowieka. Natomiast to, co się powinno wydarzyć i musi się wydarzyć, to jest realizacja tak zwanego złotego trójkąta, czyli to jest nauka, samorząd, biznes. Akurat te trzy sektory również reprezentuję jako członek Rady Beskidzkiej Izby Gospodarczej, jako przedsiębiorca, jako samorządowiec i jako, tak jak Państwu mówiłam, wykładowca akademicki. I te trzy sektory muszą ze sobą współpracować. W kontekście akademickości powiem tak, programy, oczywiście, że komisja akredytacyjna wyznacza pewne standardy nauczania, ale my powinniśmy kształcić studentów, którzy będą mieli odpowiednie kompetencje i skorelować to z rynkiem pracy. Niech oni tutaj studiują, niech mają gdzie mieszkać w akademikach, niech mają potem gdzie mieszkać i pracować w Bielsku-Białej. Zostaną tutaj, jeżeli będzie również odpowiednia, o czym mówił pan Jarosław Klimaszewski, jakość życia, atrakcyjność oczywiście oferty kulturalnej. Żeby to wszystko ci młodzi ludzie zrozumieli, już od najmłodszych lat, czyli nie od uniwersytetu, ale od najmłodszych lat trzeba w tych ludziach krzewić coś, co się nazywa kompetencją społeczną, poczuciem tożsamości, świadomością związaną z tym, co się wiąże z ich przyszłym życiem, zarówno akademickim, jak i w późniejszych czasach zawodowym. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Madzia.
Życie studenckie to nie tylko juwenalia i to nie tylko aula wykładowa. I my chyba o tym zapominamy, że przede wszystkim studenci wybierają takie atrakcyjne miejsca jak Kraków chociażby czy Wrocław, ponieważ tam jest życie studenckie, ale też mają możliwość najmu mieszkań. W Bielsku najem jest drogi lub niemożliwy. Brakuje akademików, brakuje mieszkań na tani najem dla studentów. Na naszej stronie dobremiasto.pl młode osoby z naszego komitetu napisały program dla młodych, jak zatrzymać ich w mieście. I właśnie mieszkania są głównym determinantem podejmowanej przez nich decyzji. Druga kwestia to jest transport, ponieważ bardzo często muszą poruszać się, zwłaszcza, że dojeżdżają z powiatu, co zostało dzisiaj potwierdzone, muszą przemieszczać się samochodem. To są osoby, które często nie mają stałego źródła dochodu i stawiają na transport zbiorowy, a takiego nie ma. Brakuje biletu aglomeracyjnego. Siatka połączeń w mieście jest niewydolna. Nie wiem, jak będą dojeżdżać do Wapienicy. Nie ma tam również zaplecza restauracyjnego, takiego, żeby mogli zjeść po prostu posiłek. Natomiast miejsca do rekreacji i wypoczynku w mieście upadają. Zgadzam się z tym, że ulicę 11 listopada można ożywić chociażby programem Lokal za remont, bo studenci również mówią o tym, że brakuje im przestrzeni, w której mogliby się realizować. Spędzać czas, rozwijać swoje pasje, żeby ta ich kreatywność studencka i całe życie studenckie mogło się odbywać w mieście. Bielsko-Biało w tej chwili tego nie oferuje. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan Konrad Łoś. Dziękuję. Pytanie jest mi bardzo bliskie ze względu na moją działalność zawodową i cieszę się, że jestem w auli wykładowej, bowiem w tego typu miejscach spędziłem znaczną część swojego życia. Pan redaktor pyta, w jaki sposób przyciągnąć tutaj młodych ludzi, studentów do miasta. I rzeczywiście akademickość oraz położenie geograficzne to są te dwa atuty, które moim zdaniem nie są jeszcze w pełni wykorzystane, natomiast powinny być tutaj, powinny stanowić istotny element w polityce miejskiej. Mianowicie, tak już mówiłem wcześniej, to co jest niezwykle istotne dla młodych ludzi, mieszkanie, czyli tutaj rozwój mieszkalnictwa przede wszystkim komunalnego, bo studenci generalnie nie są ludźmi zamożnymi. Druga kwestia to ta infrastruktura, praca. Praca oczywiście. Należy prowadzić działania takie marketingowe w powiązaniu z przedsiębiorcami, żeby zachęcać studentów do podjęcia pracy w Bielsku-Białej, żeby zapuścili tutaj korzenie, ale żeby mogli zapuścić korzenie, to tutaj ważna jest ta infrastruktura społeczna, mianowicie żłobki. No, na dzień dzisiejszy mamy około 250 miejsc w żłobkach. To zdecydowanie za mało. To są tylko te trzy lokalizacje w Bielsku-Białej. Należy zwiększyć tą liczbę, bowiem jest długa liczba dzieci na liście rezerwowej. To jest ponad 100 dzieci. Także tutaj są duże niedostatki. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Piąty blok, edukacja i szkolnictwo wyższe. Kończy pan Bronisław Foltyn. Bardzo dobrze trafiło. Lepiej nie mogło trafić niż na mnie, bo o życiu studenckim wiem wiele. No, dla ludzi, którzy nie wiedzą, jakby czym się zajmuję, czym się zajmowałem przez ostatnie tam kilkanaście lat, no to właśnie animowanie tego życia studenckiego i studenci. Znam to życie, że tak powiem, od podszewki, tak? No i organizowałem 7 czy 8 ostatnich juwenali, współorganizowałem, ale no pytanie, dlaczego ja je musiałem organizować, prowadząc prywatny biznes, a nie organizowało tego miasto? Gdzie było miasto w tym momencie? Dlaczego studenci musieli... No wiem, że pan był, no także... Ale dlaczego to ja nie byłem u pana? O. Skoro pan jest prezydentem. No i tutaj jest wielka plama, no życia studenckiego, no... Co tu dużo gadać? W Bielsku-Białej nie ma. No centrum miast nam obumiera. Ja pamiętam jeszcze stare czasy, jak była ATH, tak? Tam w centrum właśnie umieszczone. No naprawdę to napędzało to centrum. Tych lokali było sporo więcej. Oczywiście to mieszkanie za remont, no to też jest krok właśnie w stronę studentów. No akademików nam brakuje. Żeby rzeczywiście do Bielska-Białej chcieli jeszcze studenci przyjeżdżać, no to właśnie to życie, mieszkanie, no ale musi też być perspektywa tej pracy. No i tu mamy fajny pomysł, tą dzielnicę biznesową. Chcielibyśmy to ruszyć, no bo przede wszystkim będą w Bielsku porządne firmy, duże firmy. Co to jest ta dzielnica? No to jest możliwość postawienia wyższych budynków niż czteropiętrowe, które się w Bielsku stawia. Chcielibyśmy nawet takie 40-piętrowe, takie nam się marzą. Jest piękne miejsce, od sfery do dworca. Wystarczy przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i pozwolić tą inwestycję realizować. Minęło. Dziękujemy bardzo. Teraz przechodzimy do ostatniego bloku pytań. Jest to społeczeństwo obywatelskie. Pytanie zadaje Mateusz Pietrzak, Bielsko Info.
Szanowni Państwo, witam ponownie. Pytanie krótkie i odpowiedź 90 sekund. W jaki sposób organizować konsultacje społeczne, aby brała w nich udział większa liczba mieszkańców? Tutaj jako pierwszy odpowiada pan prezydent Jarosław Klimaszewski. Myślę, że w ostatniej kadencji otwartość na stronę społeczną i konsultacje społeczne, bo to jest jeden z elementów i ilość rozmów naprawdę pokazała otwartość urzędu i tych dyskusji, których ja osobiście odbyłem, ale też i moi współpracownicy i chociażby w punkcie 11, który w ostatnich latach stał się takim forum rozmów, wskazuje na to, że rozwój jest duży. Zresztą tak naprawdę ta obywatelskość polega na tym, że ludzie chcą się angażować, bo czują, że mają wpływ. I jednym z takich przykładów było właśnie referendum, w którym wzięło udział. No najwięcej w tego typu referendach była najwyższa frekwencja w kraju. W tej chwili już nie boję się tego powiedzieć, w sukcesie portalu Zapytaj Prezydenta, gdzie każdy mieszkaniec mógł zapytać o nurtującą go sprawę i dostawał w 72 godziny odpowiedź. Pod 2000 tych pytań przyszło. W tej chwili będzie nowy portal, jeżeli będzie mi dane to realizować. Zapytaj Mieszkańca, gdzie w wielu ważnych dla miasta sprawach będziemy mogli docierać za pomocą narzędzi informatycznych, bo takie tego czasu wymagają. Ludzie też mają czasami mniej czasu. Taka forma będzie, myślę, wygodna i bardzo masowa, a na tym nam powinno zależeć. Tak naprawdę ten program, który ja proponuję, powstał razem z mieszkańcami, czyli kolejny dowód na to, że te najważniejsze sprawy w mieście są konsultowane i będą, bo wszyscy to tutaj deklarują, jak widzę. Dziękuję panie prezydencie. Teraz pan Szymon Twardak. Uważam, że tutaj trzeba zacząć znowu od podstaw, tak? Czyli zaczynamy od edukowania dzieciaków, młodzieży, że mają wpływ na tworzenie miasta. Jeżeli będą wiedzieli, gdzie się udać, żeby załatwić daną sprawę, żeby właśnie brać udział w konsultacjach, zyskamy bardzo dużo. Powinniśmy również informować obywateli, mieszkańców Bielszczan o tym, gdzie są, jakie konsultacje, co będzie zmieniane, ale żeby to była taka naprawdę prawdziwa kampania informacyjna, fajnie gdyby była aż tak intensywna jak kampania wyborcza, którą teraz mamy, że z banerów wszyscy patrzą na ludzi, no ale właśnie w czasie tej komunikacji z mieszkańcem czegoś takiego nie ma. Powinniśmy również... No właśnie, na przykład ja jestem przykładem takiej sprawy niemiłej, ponieważ dwa razy chciałem zabrać głos na sesji Rady Miejskiej i niestety, ale osoby tutaj związane z fotelem prezydenta, radni zaprzyjaźnieni nie dopuścili mnie do głosu. Mieszkańca. Jak zostanę prezydentem, nigdy takiej sytuacji nie będzie. Dlaczego nie dopuszczono mnie do głosu? Temat drażliwy, awaria wodociągów i zatrucie styrenem głównej magistrali. I właśnie, znowu, błąd w informowaniu. Nie było informacji żadnej, że jest zagrożenie. Dopiero to wypłynęło dosłownie po jakimś czasie. Dziękuję. Teraz pani Małgorzata Zaremska. Bardzo dziękuję. No więc, szanowni państwo, pan Jarosław Klimaszewski mówi, że jest dialog, są konsultacje, a ja odbywając w kampanii również kilkaset albo i kilka tysięcy rozmów, słyszę, że głównym zarzutem i powodem niezadowolenia mieszkańców jest brak dialogu. Mieszkańcy skarżą się właśnie w tej kwestii. Ja przypominam, że my mówimy o mieście, gdzie zlikwidowano budżety osiedlowe, budżet obywatelski osiedlowy. Także ten głos rad osiedli nie jest brany pod uwagę w takim zakresie, jaki mógł być brany pod uwagę. Oczywiście przedwyborczo zaczęto naprawiać sytuację, która została zepsuta. Mówimy również o mieście, w którym przez 3 lata zwlekaliśmy z podjęciem decyzji dotyczącej referendum. Zaprzepaściliśmy szansę tego, żeby uniknąć smrodu w Lipniku właśnie tego lata, bo już mogliśmy mieć biogazownię. Więc wcale to nie jest tak, że głos mieszkańców w tym mieście i konsultacje są brane pod uwagę. Ale jak już mówimy stricte, konkretnie na temat konsultacji, powinny być w godzinach popołudniowych, w dniach wolnych od pracy. Odpowiednia promocja powinna być z tym związana w różnych nośnikach, różnymi kanałami informacyjnymi, żeby jak najwięcej osób miało do tego dostęp. No i przede wszystkim trzeba faktycznie ludzie muszą mieć znowu zaufanie do władzy, bo wtedy będą mieli większe poczucie wpływu i będą w tych konsultacjach społecznych zwyczajnie chcieli wziąć udział. Dziękuję. Dziękuję. Teraz jeszcze przypomnę pytanie
W jaki sposób organizować konsultacje społeczne, aby brała w nich udział większa liczba mieszkańców? Proszę pani Magdalena Macia. To jest bardzo dobre pytanie, bo warto tutaj przypomnieć, że w ostatnim czasie wiele konsultacji odbywa się na przykład o 8:15 albo o godzinie 12, kiedy większość z nas jest po prostu w pracy i nie mamy możliwości wzięcia udziału w ważnych dla nas sprawach. Bardzo często mieszkańcy zwracają uwagę na to, że nawet jeśli uda im się dotrzeć na tą 8:15 i wezmą udział w konsultacjach, to nie widzą sensu, ponieważ nie czują sprawczości. Wiele konsultacji zamyka się protokołem, z których nic nie wynika, a zgłaszane chociażby do miejscowych planów uwagi ważnej grupy społecznej, działkowców, odrzucane są blokowo. Widziałam takie uchwały miejskie, kiedy 1200 uwag blokowo odrzucono w pół godziny, uwag mieszkańców, czyli tej najważniejszej strony społecznej. Chcemy rozważyć zasadność wprowadzenia paneli, aby wypracowane przez mieszkańców rozwiązania były wiążące. Chcielibyśmy również zastanowić się nad instytucją wysłuchania publicznego i wyjść szerzej do mieszkańców, wykorzystać te przestrzenie miejskie, czyli chociażby biblioteki, przestrzenie Rady Osiedli, domy kultury. Przy okazji tutaj warto wspomnieć, którym zabrano środki i są ofiarą ESK, które należy dofinansować, bo tam dzieje się życie społeczne, tam dzieje się życie lokalne i to tam mieszkańcy przychodzą, aby rozmawiać w ważnych dla nich sprawach. No i obowiązkowo powrót do budżetów obywatelskich, osiedlowych, bo mieszkańcy chcą mieć wpływ na ich otoczenie. Dziękuję. Teraz pan radny Konrad Łoś. Dziękuję. Szanowni państwo, uważam, że aby mieszkańcy chcieli się angażować w sprawy społeczne, to tutaj fundamentem jest sprawczość, czyli mieszkańcy muszą mieć świadomość, że ich głos coś oznacza, że ich głos ma siłę i oczywiście budowanie tego zaufania obywateli do władz, do organów administracji publicznej. Procedury konsultacyjne czy konsultacje społeczne no nie mogą być traktowane tylko jako wypełnienie pewnych rygoryzmów czy formalizmów prawnych. Często tak jest. Często urzędnicy mówią, no a przecież była informacja, zostało to ogłoszone, procedura została zrealizowana, a że nikt nie przyszedł, to już tego nikogo nie interesuje. I rzeczywiście promocja konsultacji społecznych, szersze informowanie, że takie konsultacje w tych oczywiście najważniejszych sprawach się odbywają. Często mieszkańcy nie mają takiej wiedzy, że coś takiego ma miejsce. No i kolejna kwestia, która wiąże się z tą sprawczością. No niestety obserwujemy takie zmniejszenie zainteresowania sprawami publicznymi wśród mieszkańców, ale też nie ma się czemu dziwić, skoro no likwiduje się budżety na poziomie lokalnym, na poziomie osiedlowym. Przecież tutaj te projekty osiedlowe wpływają bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Należy to odwrócić. Należy wrócić do projektów osiedlowych, nie tylko ogólnomiejskie. No i również chodzi tutaj o wzmocnienie rad osiedlowych. To też ma tutaj z tym związek. Dziękuję. Panie pośle, jak zachęcić ludzi, aby brali udział w konsultacjach społecznych, aby więcej osób brało udział w konsultacjach społecznych? No ja tutaj się w pełni zgadzam z poprzednikami, czyli żeby takie konsultacje w ogóle miały sens, to ludzie muszą czuć to, że to mają na cokolwiek wpływ. No niestety w takiej formie, jak to się odbywa dzisiaj, że w tych konsultacjach bierze kilkanaście osób, jeśli tam dobrze pójdzie, to tak naprawdę jeszcze na koniec, tak jak właśnie tutaj był podany konkretny przykład, że te konsultacje są odrzucane blokowo, no jak ma mieszkaniec czuć jakąś w ogóle potrzebę wyrażenia własnej woli, skoro wie, że i tak niewiele jego zdanie będzie wzięte pod uwagę. No ale jak to zmienić, tak jak to właśnie zrobić, pan pyta. No przede wszystkim uważamy, że bardziej powinna być wykorzystywana ta instytucja referendum. No mieliśmy pierwsze historyczne referendum w Bielsku-Białej. Jestem akurat inicjatorem tego dawnego próby przeprowadzenia referendum w sprawie Straży Miejskiej, współorganizatorem. Tutaj pan właśnie wtedy, Jarosław Klimaszewski, odpowiadał za to, że tak powiem, nie wprowadzenie tego, żeby to referendum się tam nie odbyło. 16 tysięcy podpisów wtedy było złożone, zabrakło tam niewiele. No, ale jak to zrobić? No, chcielibyśmy do tego wykorzystać może na wzór szwajcarski trochę, bo jesteśmy zwolennikami tej demokracji bezpośredniej, żeby to robić w ten sposób, żeby wykorzystać do tego Rady Osiedla, czyli zrobić takie stałe punkty przy Radach Osiedli, gdzie nie wiem, raz na pół roku, raz na rok mieszkańcy mogliby wyrazić swoje zdanie w najważniejszych sprawach. I to jest taki konkretny pomysł. Myślę, że on by był bardziej brany pod uwagę niż te konsultacje.
Dziękuję. Jako ostatni odpowiada pan Wojciech Borecki. To ja mam na myśli tutaj uznanie, uszanowanie inicjatyw mieszkańców, które pobudzają jak gdyby aktywność obywatelską mieszkańców, oczywiście bez wpływu samorządu, bez wpływu władz samorządu. Moim zdaniem każdy mieszkaniec powinien mieć prawo do współdecydowania, mieć prawo do rozwiązywania problemów, które dotyczą przede wszystkim jakości życia. I tutaj takim jaskrawym przykładem jest ustalenie stawki od podatku od nieruchomości. Kompetentnymi w tej sprawie jest na pewno Rada Miejska i jako nadzorca wykonania tego postanowień Rady Nadzorczej pan prezydent. Mi się wydaje, że potrzeba jest rozmowy, potrzeba jest dialogu z ludźmi bezpośrednio zainteresowanymi w te sprawy, te sprawy, które dotyczą tych ludzi. Ja chcę taki przykład podać, ja nie wiem, czy pan prezydent prowadził działalność gospodarczą, ale jeśli z dnia na dzień człowiek dowiaduje się, że stawka podatku od nieruchomości wzrasta o 400%, to nie wiem, jak można zareagować w ten sposób. Były takie sytuacje, sam doświadczyłem, także panie prezydencie... Proszę? Zwolnień, ale z dnia na dzień stawka wzrosła o 400%. Nie było. Słuchajcie, mieszkańcy w wolnych, demokratycznych wyborach wybierają władzę samorządową. Dziękujemy. Czas minął. To było ostatnie pytanie przygotowane przez największe redakcje w Bielsku-Białej. Teraz kandydaci otrzymają po 60 sekund na swobodną wypowiedź. No i tutaj sugestia jest taka, żeby ten czas wykorzystać jednak na autopromocję, na przedstawienie programu, pozostając w tej kulturalnej atmosferze, jaką mamy. No i raczej nie atakować przeciwników. Zaczyna Szymon Twardak. Drodzy Państwo, chciałem poprosić Państwa o głos i na Urząd Prezydenta oraz do Rady Miejskiej z Okręgu 5. Jestem osobą taką jak Wy, zwykły mieszkaniec. Nie byłem nigdy radnym, ale w moich działaniach społecznych zrobiłem dużo więcej niż nie jeden radny w czasie swojej kadencji. Dużo inicjatyw wypłynęło właśnie ode mnie bezpośrednio. Nie stoją za mną deweloperzy, nie stoją za mną żadne finansowe organizacje. Jestem zwykłym, naprawdę zwykłym człowiekiem, co też widać po mojej kampanii, która nie jest jakaś ogromna. Kilkanaście, kilkadziesiąt banerów, niestety całe miasto jest zabanerowane, ale ja się do tego aż tak nie przyczyniam. Albert Einstein powiedział, żeby osoba, która nie wie, że coś jest niemożliwe, żeby właśnie zaczęła tworzyć to coś i to się uda. Pani Małgorzata Zarebska, 60 sekund. Ja pozwolę sobie wstać, bo dla mnie to jest ważna chwila i z szacunku do publiczności i Państwa przed ekranami, z szacunku do wyborców. Szanowni Państwo, no ilość komitetów, która bierze udział w wyborach, ilość kandydatów świadczy o tym, że ludzie są niezadowoleni z panującej władzy. Z całym szacunkiem do moich kontrkandydatów, ale zmiana jednej partii w Radzie Miejskiej na drugą partię to nie jest zmiana kluczowa. Kluczem do zmian są w mojej ocenie ludzie. Zaremska i Niezależni BB mają na swoich listach prawdziwie bezpartyjnych 35 kandydatów, działaczy samorządowych, członków stowarzyszeń, byłych radnych osiedlowych bądź radnych osiedlowych. U nas nikt nie udaje, że jest bezpartyjny i nie startuje z dwóch komitetów. To ludzie są kluczem do zmian. Ja startuję z komitetu Zaremska i Niezależni BB. Nazywam się Zaremska, Małgorzata Zaremska, a moja lista ma numer 21. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Magdalena Madzia. Szanowni mieszkańcy, dokonajcie wyboru takiego, który spełni wasze oczekiwania, o których mówicie nam od ponad miesiąca w trakcie naszej kampanii, którą spędziliśmy na ulicy razem z wami. Marzycie o tym, aby w Bielsku nie czekało się na mieszkanie 5-10 lat czy wieczność. Chcecie sprawnego, skutecznego, niewykluczającego transportu i komunikacji zbiorowej. Chcielibyście, tak jak ja zresztą, aby nasze dzieci nie wyjeżdżały z Bielska-Białej, tylko studiowały, uczyły się tutaj i aby tutaj wróciły po studiach, aby Bielsko było miejscem dla młodych.
chcemy z naszymi rodzinami i chcemy również, kiedy będziemy starsi, odpoczywać na niebetonowych, ale zielonych placach w cieniu. Chcemy, aby nasze lasy pozostały niewycięte. Chcemy, żeby to było miejsce do życia, a miasto to ludzie, czyli wy. Dziękujemy bardzo. Pan Konrad Łoś, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, jeśli chcecie żyć w mieście, w którym mieszkańcy mają realny wpływ na zarządzanie sprawami publicznymi, jeśli chcecie żyć w mieście, w którym głos mieszkańców jest słuchany i wysłuchiwany, jeśli chcecie, aby wasze propozycje, wasze postulaty były realizowane, albowiem nasz program jest emanacją wielu wniosków mieszkańców, które materializowały się w licznych wystąpieniach interpelacyjnych zarówno moich, jak i moich kolegów klubowych. Jeżeli chcecie żyć w mieście bezpiecznym, w mieście, które stawia na rozwój, którego podstawą jest dobra edukacja, w mieście, które jest zaangażowane w sprawy społeczne, które jest aktywne w sferze budownictwa mieszkaniowego, a nie oddaje pole deweloperom wyłącznie. Jeżeli chcecie państwo miasta przyjaznego, wygodnego do życia, zdrowego, proszę o głos. Konrad Łoś, kandydat na prezydenta miasta Bielska-Białej i również do Rady Miejskiej w okręgu numer 2. Proszę o poparcie kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Lista numer 1. Bronisław Foltyn, KWW Bezpartyjni i Konfederacja. No już w niedzielę, za kilka dni wybiorą państwo nowego prezydenta, który w ciągu 5 lat będzie miał okazję zrobić coś dobrego dla miasta. Ja bym bardzo chciał prosić wszystkich mieszkańców, żeby przepuścili to przez taki filtr. Czyli jaki ten prezydent powinien być? No, dla mnie przede wszystkim on powinien być uczciwy. To powinna być osoba uczciwa, która wykazała się tą uczciwością. Nie może być tak, że miasto pozbywa się jakichś cennych działek wartych wiele milionów tylko po to, żeby wybudować na przykład parking na 12 samochodów. No, uważam, że to nie w tą stronę droga. Druga kwestia. Powinien mieć jakąś wizję, wizję przyszłości. Sami państwo dzisiaj widzieli, jakie tutaj są pomysły. No, my przedstawiliśmy ten pomysł tej dzielnicy biznesowej. No, uważamy, że to jest naprawdę świetna jakby przyczyna, początek taki. Powinniśmy nad tym żeby Bielsko nam się troszkę zmieniło i poszło bardziej pod tym przyszłościowym kątem, żeby to były szanse dla tych młodych ludzi, żeby Bielsko nam się po prostu rozwijało. I chciałbym państwa zachęcić właśnie do oddania głosu na bezpartyjnych. Teraz pan Wojciech Borecki. Cały program wyborczy Koalicji Obywatelskiej jest zawarty w 11 Boreckiego. Ja przypomnę tylko, że proponujemy darmową komunikację dla uczniów i studentów, dopłaty do obiadu w publicznych szkołach podstawowych, opłaty, symboliczne opłaty dla klubów i stowarzyszeń sportowych korzystających z obiektów miejskich. Symboliczne system ulg dla przedsiębiorców oraz darmowe badania przesiewowe pod kątem chorób nowotworowych. To są tylko niektóre fakty z programu, niemniej jednak to są rzeczy, które chcemy skonsultować, przedyskutować z mieszkańcami. Więc jeśli państwo chcecie państwa, jeśli chcecie państwo miasta, że tak powiem, bezpartyjnym samorządem, miasta obywatelskiego, miasta rozwijającego się gospodarczo, miasta dialogu. Czas minął, głosujcie na koalicję października i na moją osobę. Dziękuję bardzo. I na koniec swobodna wypowiedź urzędującego prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Drodzy mieszczanie, moi kontrkandydaci i kontrkandydatki zrobili wszystko, aby obrzydzić wam wasze miasto, ale nie obrażajcie się na nich, to była tak na mnie. Taka jest taktyka polityczna. Nie dajmy sobie wmówić, że w tym mieście nic nam się wspólnie nie udało. Pamiętajmy to, co przeszliśmy razem przez te 5,5 roku. Państwo mnie znacie, wiecie, czego się można po mnie spodziewać. Wspólnie przeszliśmy pandemię i kryzys związany z wojną w Ukrainie. Przeszliśmy jako miasto dzięki nam wszystkim, też tym, którzy tutaj siedzą obok mnie, bo wybory się skończą i będziemy musieli, i mam nadzieję, że chcieli współpracować w takich pozycjach, w jakich wyznaczą nam mieszkańcy. Od lat, odkąd pamiętam, a jestem w samorządzie od 2006 roku, zawsze wybieraliście mądrze. Jestem przekonany, że tym razem też tak zrobicie. Życzę wam zdrowia i powodzenia. Dziękujemy bardzo. Tym samym historyczna debata w Bielsku-Białej dobiega końca.
Teraz o wyniku wyborów zadecydują oczywiście mieszkańcy. Współorganizatorami wydarzenia, jeszcze raz przypomnę, były największe redakcje w Bielsku-Białej: Kronika Beskidzka, bielskobiała.pl, Bielsko Info, Bielsko TV, Radio Bielsko i Beskidzka TV. Dziękujemy oczywiście władzom uczelni Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego za udostępnienie auli, a Państwu za obecność, za uwagę i za oglądanie. Dziękuję.